Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Aleks Łoń, w tym, że podpisuję się Aleks Lon, ponieważ studiowałem we Włoszech w Rzymie i tam był kłopot z tymi polskimi znakami diakrytycznymi i na dyplomie też jest Aleks Lon, więc już tak zostało. Tytuł wystawy jest Atlantide, co po włosku oznacza Atlantyda, po prostu. I odnoszę się tutaj do mitu o Atlantydzie, który pierwszy raz opisał Platon w swoich dialogach. I dla mnie mityczność jest związana w taki bezpośredni sposób z Rzymem. Trochę dlatego, że też wyobrażałem sobie ten Rzym, jadąc tam studiować. Stworzyłem sobie jakiś taki rodzaj mitu, utopii, który oczywiście potem był konfrontowany z rzeczywistością. Czasem były to bolesne zderzenia. Ale też będąc w Rzymie zorientowałem się, że mityczność ma jeszcze takie swoje inne warstwy. Na przykład można się często spotkać z takim mitem Rzymu lat 70., że to były takie złote czasy. I w księgarniach jest wiele albumów, które pokazują zdjęcia z tego okresu. Można kupić pocztówki. I to mnie też ciekawiło i zastanawiałem się w ogóle, czy taki Rzym kiedyś istniał. No i oczywiście mam wrażenie, że to też jest taki rodzaj utopii. Z tym, że takich mitów odnośnie Rzymu można znaleźć dużo więcej, bo jest przecież Rzym antyczny, Roma Imperiale, potem jest państwo kościelne. Jest też taki Rzym, który jest mało znany, mało popularny. To jest Roma Fascista, czyli to jest taka część Rzymu, można powiedzieć, którą zbudował Mussolini, która jest zresztą bardzo ciekawa, bo świetni architekci w tym brali udział. Więc tak naprawdę jest wiele warstw takich mitologicznych. No a dla mnie najistotniejsza była ta moja prywatna, ponieważ ta wystawa jest rodzajem takiego przewodnika po Rzymie, z takiej bardzo osobistej perspektywy prowadzony. W zasadzie zacząłem od mapy, na której sobie zaznaczyłem miejsca, w których zdarzyło mi się mieszkać. W sumie w Rzymie byłem 5 lat i ponieważ często wracałem do Polski, zazwyczaj nie opłacało się opłacać na ten czas mieszkania, to potem wynajmowałem inne w zupełnie innej dzielnicy. Więc dość dobrze poznałem miasto i też było dla mnie ciekawe, jak się zmienia perspektywa. Czasem to były jakieś odległe dzielnice, a czasem to było takie miejsce chyba najbardziej centralne, w którym mieszkałem, to był klasztor na Palatynie, gdzie trafiłem, kiedy już zupełnie nie miałem pieniędzy na opłacenie najmu. I po prostu tam zapukałem wieczorem i zostałem przyjęty na kilka nocy i to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale takich doświadczeń też miałem więcej, bo zdarzyło mi się mieszkać w domu pielgrzyma u sióstr na Monteverde. Mieszkałem też przez 4 miesiące w sumie w noclegowni dla bezdomnych, niedaleko Termini. To było na pierwszym roku studiów, kiedy właśnie nie miałem jeszcze stypendium i w pewnym momencie, jak już się okazało, że nie jestem w stanie znaleźć żadnej pracy, to no, po prostu mając do wyboru albo rzucić studia i wrócić do Polski, albo jakoś tam sobie poradzić i jednak skończyć ten pierwszy rok, no to postanowiłem, że będę walczył. I ta wystawa właśnie jest takim spojrzeniem wstecz na ten Rzym, który sobie wyobrażałem i ten, który zostałem, ale też na Rzym, który jakby zbudował się w trakcie całego mojego pobytu. I to też jest taka struktura poniekąd mityczna, ponieważ te punkty widzenia są tak naprawdę dosyć przypadkowe. To znaczy wynajmujemy mieszkanie po prostu tam, po pierwsze, gdzie jest tanio, a po drugie tam, gdzie jest akurat wolny pokój. Także to nie są jakieś punkty uprzywilejowane. Natomiast te punkty stają się takimi w momencie, kiedy zaczynamy tam mieszkać. Okazuje się, że ważny jest sklep, który jest za rogiem, ważne jest metro, którym się dojeżdża na uczelnię i te wszystkie takie wydawałoby się mało istotne, właśnie zapleczowe, marginalne
elementy rzeczywistości nagle nabierają znaczenia i właśnie to starałem się pokazać. I te obrazy, których docelowo ma być właśnie 12, tyle ile tych moich miejsc zamieszkiwania, właśnie mają opowiadać o tym takim spojrzeniu od zaplecza, od jakby wyniesienia czegoś, co jest z pozoru mało ważne, do takiego punktu figury centralnej, co tak naprawdę zdarza nam się w życiu prawie codziennie. Moje obrazy powstają zazwyczaj w technice olejnej, z tym, że zaczynam od małych szkiców, a w ogóle na samym początku jest pomysł. Więc planując tą wystawę, zacząłem od spisania właśnie na kartce takich rzeczy najważniejszych i stąd się zrodził pomysł stworzenia takiej mapy, która byłaby punktem wyjścia. I potem przyszedłem do takich, no one są naprawdę malutkie, to są czasem 2 na 2 centymetry, takie zapiski, takie szkice cienkopisem, takie pierwsze impresje, ale one są dla mnie bardzo ważne, bo potem na tym bazuję. Mam wrażenie, że to jest trochę taki zapis automatyczny, podświadomy, który dla mnie jest takim wygodnym punktem wyjścia. Następnie powstają szkice albo ołówkiem, albo kredką na papierze. Czasem też powstają takie większe szkice olejne na tekturze. I dopiero kolejnym, ostatnim etapem jest praca nad dużym obrazem olejnym. Takim moim ulubionym formatem w tej chwili to jest 1,40 m na 1,40 m. Te wszystkie obrazy olejne, które są na wystawie, są właśnie w tym formacie. Ta wystawa ma charakter taki trochę szkicowy, ponieważ ona jest jakby w pół drogi. To jest takim, można na uczelni, jest taka instytucja przeglądów. Jak się pracuje nad jakimś projektem i już się ma coś gotowe, to się przychodzi do profesora, żeby na to spojrzał i powiedział, czy w tą, czy w inną stronę pójść dalej. I dla mnie właśnie ta wystawa spełnia taką rolę. Ja wiedziałem, że ja nie zdążę zrobić całego projektu. Miałem na to wszystko 2 miesiące, ale też on by tutaj się fizycznie nie zmieścił. Więc zaproponowałem właśnie taki rodzaj wystawy, rodzaj dzieła w procesie. I tutaj publiczność może zobaczyć tak naprawdę jakieś różne ścieżki, które się otwierają. Jeszcze nie wiadomo, którą z tych ścieżek dalej pójdę. No i stąd wynika taki szkicowy charakter, ale jakby w moim przekonaniu nie jest to wada, tylko po prostu tak należy na to spojrzeć. To oprócz tych obrazów olejnych i szkiców na tekturze pojawiły się jeszcze takie drobne szkice ołówkiem czy cienkopisem, które pochodzą jeszcze z czasów studiów. I to są właściwie jedyne prace, które mi zostały z tego okresu, ponieważ moja szafka, w której trzymałem większość materiału na uczelni, pewnego dnia zniknęła z całą zawartością. Więc to są takie pojedyncze, trochę przypadkowe. Znowu ten efekt, element przypadku, czegoś marginalnego, co nagle staje się ważne, powraca. Właśnie takie postanowiłem pokazać jako coś, można powiedzieć, jakiś taki element pochodzący z wykopaliska, takie o niewiadomym przeznaczeniu. Tutaj wydawało mi się, że to dość fajnie koresponduje z tym tytułem wystawy Atlantida. Możemy oglądać te szkice właśnie jako takie zapiski z jakiejś zatopionej wyspy, odległej cywilizacji. I tak jak w przypadku takich artefaktów, które pochodzą z odległej przyszłości, trudno jest jednoznacznie zawyrokować o ich wartości, czy to były jakieś ważne dokumenty w tamtej rzeczywistości, czy to są zupełnie jakieś przypadkowe zapiski, które akurat przetrwały, jakiś kwit z pralni, czy jakaś zupełnie drugorzędny przedmiot codziennego użytku. Także to jest trochę tak z przymrużeniem oka trzeba na to spojrzeć, ale wydaje mi się, że buduje w jakiś sposób nastrój też tej wystawy. Oprócz tych szkiców jest jeszcze jedno ready-made. To jest taki konwerter,
taka wtyczka elektryczna, ponieważ we Włoszech są inne gniazda elektryczne, to żeby podłączyć jakieś urządzenie, telefon, laptop, to musimy się posłużyć taką przejściówką. To jest o tyle istotne, że Włochy, które się wydają nam bardzo bliskie kulturowo, jednak jak się tam mieszka dłużej, okazuje się, że różne rzeczy funkcjonują w zupełnie inny sposób niż w Polsce i ta taka kulturowa przejściówka, taki konwerter okazuje się niezbędny. Na przykład mi się wydawało, że dość dobrze znam włoski, jak pojechałem tam studiować. Natomiast w pierwszych tygodniach, jak chciałem kupić bułkę w sklepie, to zorientowałem się, że pani ekspedientka mnie nie rozumie. To było dla mnie wielkie zaskoczenie. Okazało się, że mówię poprawnie, ale za cicho. Ponieważ Włosi, a szczególnie Rzymianie, krzyczą. Mówią bardzo głośno, więc żeby być zrozumiałym, można mówić nawet niepoprawnie, ale trzeba mówić donośnie, głośno i wtedy jest się rozumiany. Także to są takie drobne, kulturowe sprawy, ale ten klucz jakby jest niezbędny, żeby tam jakoś bezkolizyjnie funkcjonować. Prowadzę swoją stronę internetową, to jest rodzaj bloga. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Alex Lon i tam na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania powinna się pojawić ta strona www.alexlonblogspot.com. Mieszkam w tej chwili w Polsce, w Warszawie, na Pradze Północ. Jeśli chodzi o kolejne wystawy, nie mam jakichś takich sztywnych terminów, aczkolwiek mam takie galerie upatrzone, w których chciałbym pokazać swoje prace. No i teraz bardzo mi zależy, żeby było więcej wystaw zagranicznych. W tym roku miałem taką moją pierwszą dużą wystawę indywidualną w Bonn, w Niemczech. Miałem też oczywiście wystawę we Włoszech, no ale chciałbym, żeby tych wystaw zagranicznych było jeszcze dużo więcej. Serdecznie zapraszam do oglądania wystawy i też zapraszam do osobistego kontaktu przez moją stronę internetową, a także zapraszam do pracowni, która się mieści przy placu Zawiszy na ulicy Tarczyńskiej w kamienicy artystycznej. Chętnie się spotkam, wypiję kawę, opowiem jeszcze więcej o moich pracach. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.